Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest Leszek Miller, Sojusz Lewicy Demokratycznej, były premier, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wczoraj odbył się wiec w Białymstoku. Pan premier pojawił się na wiecu walczyć z faszyzmem? Nie pojawiłem się, ale liczna grupa moich koleżanek i kolegów była tam obecna. Na czele z przewodniczącym Włodzimierzem Czarzastym. Zresztą jestem przekonany, że w tej sytuacji trzech liderów lewicowych partii musiało się tam pojawić i taki wiec musiał się odbyć. I tam padały różne dziwne, a może nie dziwne deklaracje. Robert Biedoń zadeklarował, opowiedział o tym, że jego mama jest dumna z tego, że on jest gejem. Rzeczniczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej Anna Maria Żukowska stwierdziła, że jest biseksualna. Jak to się ma w zasadzie do polityki? No bo to takie jakieś dziwne trochę. Czy nie? W Polsce wszystko jest polityczne, a zwłaszcza w gorącej kampanii wyborczej, więc to się mieści w określonym nurcie polityki, która akurat, jeśli chodzi o Białystok, jest reakcją na wydarzenia sprzed tygodnia, gdzie doszło do dramatycznych scen, gdzie ludzie demonstrujący byli bici przez rozmaite bojówki. I oczywiście, że nie wolno się z tym zgadzać. Jak rozumiem, wczorajszy wiec był takim sygnałem, że na tego rodzaju przemoc nie będzie zgody. A w tym wiecu nie uczestniczyli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i jest wyraźny podział chyba w tej chwili, jeśli chodzi o tą całą opozycję. To, co przedtem było koalicją europejską, podzieliło się. Z jednej strony jest Lewica, z drugiej strony jest Platforma Obywatelska i Nowoczesna, no z trzeciej powiedzmy jest jeszcze PSL. No tak. I nieobecność liderów Platformy Obywatelskiej, ja sobie tłumaczę tym, że oni przejęli się tymi sądami polityków i ekspertów, którzy twierdzą, że przegrana koalicja europejskiej z PiS-em w wyborach do Parlamentu Europejskiego była w jakiejś części efektem skrętu w lewo, czy zbytniego skrętu w lewo Platformy Obywatelskiej. W związku z tym Grzegorz Schetyna zostawia miejsce dla lewicy, która, tak jak wczoraj, koncentruje się na przekazie dotyczącym lewicowości kulturowej, a sam chce mieć szersze pole manewru, no bo jest różnica między partią, która walczy o 30%, a partią, która walczy o 5%. No właśnie, bo to, ale czy też nie jest tak, że teraz ta różnica interesów jest, czy będzie zmuszała oba ugrupowania do coraz większej rywalizacji? No bo z jednej strony, jak pan premier powiedział, lewica, żeby się odróżnić, musi radykalizować te hasła dotyczące, nazwijmy to, kwestii kulturowych. No, z punktu widzenia Platformy wręcz przeciwnie, należałoby tutaj zachowywać spokój i dystans. No tak, będzie wewnętrzna rywalizacja, chociaż ja nakłaniam wszystkich moich znajomych i kolegów, żeby przestali się wzajemnie atakować. Nieprawdziwa jest teza, że Schetyna wyjął pierwszą cegiełkę z fundamentu Koalicji Europejskiej, bo uczynił to Władysław Kosiniak-Kamysz. Nawiasem mówiąc, usłyszałem od jednego działacza ludowego taką trochę z przekorą wymówioną tezę, że ta trójka liderów lewicy powinna pójść do Kosiniaka-Kamysza z szampanem. No bo rzeczywiście porozumienie trzech jest dość przypadkowe. No, nastąpiło w wyniku splotu okoliczności, a nie było z góry założonym wyborem politycznym czy ideowym, więc jeżeli to się sprawdzi, to szampan dla Kośniaka-Kamysza jest obowiązkowy. Rozumiem, że w swoim czasie dostanie, jeśli to porozumienie trzech przekroczy 8%, bo to jest w tej chwili, to jest ta granica dla koalicji. No tam jest ten problem, że jeżeli to będzie koalicyjny komitet wyborczy, to musi być 8%. Jeżeli jakaś będzie inna formuła, to wtedy nie. Ale ja wątpię, żeby mogło być inaczej, dlatego że trudno sobie wyobrazić działaczy Wiosny czy Razem,
na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo to by oznaczało utratę ich własnej tożsamości. No jak pan pamięta, 4 lata temu było podobnie. Utworzono koalicję Lewicy Razem i zabrakło 0,5 punktu procentowego. No i w tym roku, znaczy w tym roku może być podobnie. No ale w tym roku Zandberg jest w środku, a nie na zewnątrz. A te 0,5 punktu procentowego, które zabrakło, to był wynik debaty telewizyjnej, gdzie właśnie Adrian Zandberg wypadł znakomicie, a nasza liderka bardzo słabo. Jeśli chodzi o połączenie tych sił lewicowych, to oczywiście jest tak, że jest 3 liderów, jest, wszystko wskazuje na współdziałanie, no ale jednak jest też tak, że badania socjologiczne pokazują bardzo daleką różnicę wśród elektoratów poszczególnych partii. Elektorat SLD jest jednak w sensie takim kulturowym znacznie bardziej konserwatywny, a elektorat pewnie Wiosny i Razem wręcz przeciwnie. To się da połączyć? Zobaczymy, ale ma pan rację, że to, co w tej chwili widzimy, to jest porozumienie liderów, ale nie porozumienie wyborców. To znaczy, jeszcze nie widać tego porozumienia i tak do końca nie będziemy wiedzieć, jak będzie, bo to się dopiero okaże w dniu wyborów. W każdym razie, na razie głównym jakby zawołaniem jest wolność, potrzeba wolności, potrzeba równych praw. Nawiasem mówiąc, zdaje się, że to będzie główny w ogóle problem, który wystąpi jako centralne zawołanie tej kampanii. Z tym, że dla PiS-u wolność będzie oznaczało transfery socjalne, bo rodziny uwolnione od takich problemów egzystencjalnych mogą podejmować suwerenne decyzje, więc mogą czuć się wolne. A dla drugiego obozu, zwłaszcza lewicowego, to będzie raczej wybór, znaczy to będą raczej prawa obywateli, wybór obywateli, prawo gejów i lesbijek do tego samego traktowania i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc jednym słowem, będziemy mieli do czynienia z bardzo ciekawym problemem heglowskiego rozumienia wolności. Od czegoś do czegoś. Zanim o Heglu będziemy dyskutować i o prawach dialektyki, to jeszcze ten wątek dotyczący PSL-u. Dlaczego pańskim zdaniem PSL zdecydował się na wystąpienie z koalicji europejskiej? Co zrobi dalej? No bo również sondaże pokazują, że jest tak no, na granicy. No, z tych samych powodów, o których pan wspomniał, bo jeżeli wyborcy SLD są konserwatywni, no to proszę sobie wyobrazić wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy są super konserwatywni. Tam w dodatku jeszcze dochodzą bardzo mocne wpływy kościoła, czyli miejscowy proboszcz często decyduje, jak ci ludzie głosują. I te oskarżenia o tym, że pan Kosiniak-Kamysz jest tęczowym politykiem, to zrobiło ogromne wrażenie i na pewno spowodowało nacisk na kierownictwo PSL-u, żeby porzuciło tą koalicję. No dobrze, a to z tej analizy wynikałoby, że Grzegorz Schetyna przy budowie koalicji europejskiej popełnił błąd. Albo dlatego, bo pozwolił, żeby koalicja przesunęła się zbyt na lewo, albo i nie zapanował nad tym, albo dlatego, że nie zbudował jej w pewien sposób, nie wiem, węższy sposób, żeby nie narażać się na tego typu zarzuty. To raczej nie był błąd, tylko sytuacja, w której pewni politycy kojarzący się z koalicją europejską zaczęli wysuwać postulaty, które dały amunicję przeciwnikom politycznym, czyli PiS-owi w tym przypadku. I nad tym Grzegorz Schetyna nie zapanował, bo gdyby nie to, to koalicja europejska mogła wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydawało się najłatwiejsze wybory dla koalicji europejskiej. No właśnie, bo tak naprawdę spór jeszcze dotyczy tego, czy opozycja może zdobyć więcej głosów idąc razem, mając premię za jedność, czy tak jak teraz idąc w 3 różnych podmiotach, no przy okazji 3 różnych podmiotów. Ja uważam, że idąc razem, to znaczy godząc się na to, że w tych wyborach zostaną ukształtowane 2 wielkie bloki i te bloki są w stanie nawiązać z sobą równorzędną walkę, bo system Donta jest bezlitosny i
No, zgodzi się pan ze mną, że jeżeli opozycja idzie w kilku takich rozczłonowanych segmentach, to żaden z nich nie jest w stanie nawiązać równorzędnej walki z PiS-em. Czyli należy domniemywać, iż różnica między pierwszym ugrupowaniem a drugim ugrupowaniem będzie duża. A w tym przypadku oznacza to, że pan Dąb, pan profesor Dąb da dużą premię temu pierwszemu. No tak, jeszcze może być przecież tak, jak wynika też z tej analizy, że wystarczy przypadek, żeby weszła do Sejmu tylko Platforma, a nie znalazła się tam Lewica lub PSL, co jest całkiem prawdopodobne. No teoretycznie tak, no, ja pamiętam ten przypadek sprzed 4 lat. Tylko wie pan, moi następcy idą dokładnie tą samą drogą. Przez wiele miesięcy w Sojuszu Lewicy Demokratycznej krytykowano to, że poszliśmy razem z Palikotem i raczej przeważał pogląd, żeby iść samodzielnie. Dzisiaj widzę, że to się wszystko gwałtownie zmieniło. No słusznie, tylko jest to właśnie pytanie, co zrobić, żeby przejść przez 8%. Co zrobić, to się okaże. Zostawiamy na chwilę Polskę, przenosimy się do Brukseli. Jak się pan czuje w roli eurodeputowanego? To rozumiem pierwszy raz w dziejach. Tak, na razie się oswajam. Jestem na etapie kończenia wypełniania wielu formularzy, załączników, kwestionariuszy, zapoznawania się z topografią obydwu wielkich gmachów i w Strasburgu i w Brukseli, ale też po pierwszych posiedzeniach i po pierwszych pracach tej komisji, której jestem członkiem, czyli Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta. Bardzo ciekawe problemy tam będą rozstrzygane. Między innymi będziemy starali się zwalczać nieuczciwych producentów europejskich, którzy zaniżają jakość swoich produktów. Więc tak, taki prawdziwy sezon zacznie się od pierwszych dnia września, gdzie będziemy mieli ciekawe rzeczy, łącznie z przesłuchaniem kandydatów na komisarzy. No właśnie, bo pierwszym tak naprawdę pierwsza istotna rzecz, która się wydarzyła, to był wybór Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Została wybrana dzięki głosom posłów Prawa i Sprawiedliwości. No i wygląda na to, że z tego punktu widzenia, z punktu widzenia rządu, to była na razie dosyć dobra inwestycja. Pani Ursula musi teraz się, że tak powiem, odwdzięczyć i zależy jej pozycja od poparcia Prawa i Sprawiedliwości. No więc została wybrana nie tylko dzięki głosom. To tylko nie, to wiadomo. PiS nie dysponuje 310 głosami. Ale innych ugrupowań. I nie sądzę, żeby pani Ursula von der Leyen miała jakikolwiek dług wdzięczności do spłacenia. W każdym razie, jak występowała na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, to tego nie dało się odczuć. Co więcej... Ale przyjechała do Polski jako do drugiego kraju? Co więcej, były minister spraw zagranicznych, a obecny poseł PiS-u zauważył, że to było przemówienie zielono-czerwone, dalekie od oczekiwania Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą rzeczywiście tak było. Więc nie ma żadnego długu do spłacenia. Poza tym, gdyby wybór komisarzy, a zwłaszcza program tej nowej Komisji Europejskiej był sprzeczny z tym, co pani przewodnicząca mówiła na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, no to naraża się na to, że ona i cała jej komisja zostanie w głosowaniu odrzucona po prostu. Proszę pamiętać, że ona wygrała tylko przewagą 9 głosów i te 9 głosów może zniknąć bardzo łatwo. No tak, ale z drugiej strony jest tak, że jak mówię, Polska była drugim krajem, który pani Ursula von der Leyen odwiedziła, a retoryka polityczna, jak wiemy dobrze, i rzeczywiste działania to są dwie różne rzeczy. Myślę, że pani Ursuli chodziło głównie o to, żeby rząd polski wystawił kobietę na komisarza, bo ma ogromny deficyt z kobietami. Ja zapowiedziała, że jej przyszła komisja będzie dokładnie sparytetowana, to znaczy pół na pół. No ale widzę, że pan premier Morawiecki nie wysłuchał próśb nowej przewodniczącej. No ale te prośby panu się podobają, panie premierze? Przecież pomysł, żeby dzielić ludzi pod kątem płci, że musi być pół na pół, bo to coś tam realizuje. Przecież on jest w kategoriach, no mówimy teraz już filozoficznych, nieco absurdalny.
tak się na pierwszy rzut oka może wydawać, ale proszę pamiętać, że my mamy dalej do czynienia z sytuacją, nie tylko w Polsce, gdzie kobiety mają drogę trudniejszą i gdzie mniej zarabiają na podobnych stanowiskach w stosunku do mężczyzn. I muszą mieć pewne preferencje, żeby wyjść na taką pozycję, jaką zajmują mężczyźni, więc z tego punktu widzenia to jest potrzebne. Nie będę się już dalej spierał na temat parytetów. Ostatnie pytanie. Czy pan sądzi, że pani von der Leyen ma się dlatego, że ma tak niskie poparcie, może próbować je rozszerzyć i szukać u zielonych albo u socjalistów poparcia? No ona u socjalistów przynajmniej w części miała, wyłączając naszych towarzyszy z SPD. Natomiast u zielonych rzeczywiście nie miała i na pewno u zielonych będzie starała się poszukać. I tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Miller, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego.